witamy bardzo serdecznie na kolejnym wypadzie. Znajdujemy się w województwie wielkopolskim. Jest to opuszczona remiza Straży Pożarnej. Historia tego obiektu sięga około 220 lat. Obecnie ten budynek, te budynki są opuszczone. Zapraszamy Was do zwiedzania razem z nami. I do subskrybowania i lajkowania. Tak jest, subskrybujcie nasz kanał, a tak wygląda budynek. I zapraszamy do zwiedzania. Tak, Artur będzie przewodnikiem, także zapraszamy Was śladami historii. Do zobaczenia później. Sobie zobaczcie, takim korytarzem, aluminiowe drzwi. O, i mamy klatkę schodową. Drzwi. Artur już wszedł do pierwszego pomieszczenia. Idziemy za Arturem. Czy tu się znajduje? Deski. Tak. Części wyposażenia, pewne ścianki, jakieś telewizory. Tak, podejdźmy do szaf, zobaczymy, co tu się znajduje. Może coś ciekawego. O, zobaczcie, jesteśmy przy szafie, mam jakieś stare dokumenty, może nie będę ich publikował, ale mamy tutaj modernizacja, rozbudowa strażnicy Państwa Straży Pożarnej, zestawienie kosztów i zadanie inwestycyjne. Jest to księga budynku z 1985 roku. Artur już znalazł. Teraz zapraszamy na obiad. Tak? Pierwsze artefakty. Tak. Troszkę mi nie wyszło, ale... Idziemy dalej. Idziemy dalej, tak. Klatka schodowa. Pomieszczenia. Zakaz palenia, także nie palimy. Nie palimy. Podczas oglądania. O, i mamy rurę do zjazdów. Proszę Państwa, na pewno Kuba zjedzie tą rurą. Także zobaczymy, dokąd zjedziemy, tu zjedziemy. Zobaczcie, tak wyglądają pomieszczenia. Jakiś szyb windy. Tak. Idziemy dalej. Idziemy korytarzem. Zobaczcie, tutaj mamy stół do bilarda. Wchodzimy do pomieszczenia. Tu chyba była łazienka. Jak widać, część grzejników już jest zabrana, ale jeszcze mamy na ścianach stare głośniki. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tu chyba była łazienka, kabiny prysznicowe. Nic już nie zostało. Flaga, ale mamy tablicę. Suszarnia. Spis inwentarzowy. No, pralki już tutaj nie ma. Artur już poszedł dalej. Ale mamy bardzo ładny, przytulny pokoik. Mimo, że już. Idziemy. Tu są kolejne łazienki. Słuchajcie, szkoda tego obiektu, ale najciekawsze jeszcze przed nami, musimy odnaleźć wejście do starej wozowni. Zobaczcie, jak ładnie tutaj, jakaś sala konferencyjna, nie wiem, czy Artur na ten temat myśli. Tutaj bym sobie, jak bym sobie posprzątał, to bym sobie na tym zamyśleć. Instrukcja używania pakietu do ochrony osobistej. Tak.
Już tutaj współcześni odkrywcy, widać, przygotowują sobie kaloryfery do sprzedaży. Sprawdźmy, czy ja mam lepiej. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jeszcze trochę coraz ładniejsze. Jeszcze zobaczcie, mamy coś. Siema. Kamerzysta też musi być. Grzejniki, jak widać, przygotowane. No, idziemy dalej. Kolejne pomieszczenie. Tak, zobaczcie, jakieś stare szafki, stare pomieszczenia. Kratownice. Tu na pewno był jakiś sprzęt. Myślę, że jeżeli oglądać nas będzie jakiś strażak, to nam powie, co tutaj mogło się znajdować. Sam jestem ciekaw. Może jakiś magazyn. Ciężko to zidentyfikować. Idziemy dalej. Zobaczcie, no nawet drzwi od toalety się tutaj przewróciły, więc idziemy. Idziemy dalej, zobaczymy, co tutaj się znajduje. Jest i Artur. Na prysznic. Zobaczcie. Artur nas zaprasza na prawo, więc zobaczcie. Ho, ho, ho. Co tutaj się znajdowało? Możemy się kąpać. Możemy się też wykąpać. Są kabiny. Żary nie było. Tak, jest to któreś pomieszczenie z rzędu. Lustra, pralka. Zobaczcie, pralka, lustra. Można się oprać, zrobić makijaż. Tak. Artur tutaj rysuje jakieś brzydkie rzeczy, nieładne. Tak. Toaleta dla panów, gdyby ktoś chciał skorzystać. Jakieś laczuszki. Tak. No, obiekt jest potężny. Kolejne pomieszczenie. Zobaczcie, jakieś monitory, komputery, naświetlacze. Tak. No i trochę lepsze pomieszczenie. W trochę lepszym pomieszczeniu myślę, że to była kuchnia. Znajdują się jakieś pozostałości. Zobaczmy, co to jest. O, ryż jaśminowy. Jakby ktoś chciał, można sobie zrobić piękny obiadzik. Herbatkę, zapraszamy na pyszną herbatkę i makaron spaghetti, tak, jakby ktoś chciał. Nie wiemy, czy jest prąd, ale spróbujemy tutaj jeszcze poszukać śladów. Słuchajcie, mamy mapę Polski i mapę Wielkopolski. Zobaczcie, znajdujemy się gdzieś w Wielkopolsce. A do ciekawości? Moja zupka chińska? Nie no, sos włoski. Sos tak, włoski. Straciłem ważne we wrześniu 2018 roku. Tak. Idziemy dalej. Jest nas do użycia. Idziemy kolejną klatką schodową. Artur nas prowadzi. Grzyba, która jest tutaj już umarła. Rośliny, zobaczcie, też skończyły swój tutaj już żywot. Idziemy dalej. Słuchajcie, mamy rurę zjazdową. Oczywiście chciałem z niej zjechać, ale jednak się tutaj myślę, że nie zjadę. Zobaczcie, mamy dwie kondygnacje w dół. Pojawiły się pewne... Także komplikacje się pojawiły, bo gdyby to było... Właśnie, brukowo i słowo. Gdyby tutaj było, słuchajcie, może troszkę... Jedno piętro. Jedno piętro, to Kuba by zjechał, ale myślę, że się nie odważy. Także Artur nam przeszkadza swoim dźwiękiem, psuje nam całe wideo. Tak, to wideo miało być bez muzyki, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, w którym podłoga się już troszkę popsuła. Mamy dyplom jakiś, ale nie pokażemy. Stare mapy. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Mamy plan zajęć kursu. Żadnego kursu już tutaj nie będzie. Zobaczcie, obiekt jest naprawdę potężny. Idziemy do... Są kable telefoniczne też. Tu jakieś mamy kable telefoniczne. Zobaczcie, jeszcze tutaj infrastruktura działała. Kalendarze wskazują na 2016 rok.
2016 rok jeszcze funkcjonowało. Tak, zobaczcie, lustro. Artur krąży. Tutaj już takie małe pomieszczenia. I główny wyłącznik prądu. Jesteśmy w kolejnym korytarzu, zobaczcie jak on się prezentuje. No obiekt na pewno bardzo duży. Pełno dokumentów na dole. Zobaczcie, mamy pomieszczenie techniczne. Idziemy zobaczyć. Zobaczcie, ile tu jest różnych rzeczy. Jakichś dokumentów. Tak, stara drukarka. Jakieś pomieszczenie ewidentnie techniczne. Może uda nam się znaleźć jakąś ciekawostkę i wam pokazać. Puste szafy. Totalny bałagan. Widok na dach. Na obiekt, w którym jesteśmy. Zobaczcie, ile jeszcze czeka nas do zwiedzania. A na dole mamy też wozownię. Także już niebawem, mam nadzieję, że tam dotrzemy. Zostańcie z nami do samego końca. Słuchajcie, znaleźliśmy takie urządzenie na ścianie. Nie wiem, co to jest. Tak, ijo, jak to mówi Artur. Zobaczcie. Wydaje mi się, że pełniło to rolę dzwonka alarmowego. Tak. Idziemy dalej. Korytarz jest piękny. Zobaczcie, co tutaj mamy. Ohoho. Zobaczcie, to jest plan miasta najprawdopodobniej. Ale super. Wow. Artur się śmieje, że sztucznie mówię. Tak, ale tu chyba znajdowało się jakieś centrum dowodzenia. Nie wiem, nie znam się. Gdyby ktoś to oglądał i chciał mnie poprawić, to poproszę. Przechodzimy do drugiego zakamarku. I mamy ławki, biurka. A zobaczcie, co tutaj jest. Jakieś substancje. Idziemy zobaczyć z drugiej strony, co to jest. I co tutaj mamy? Sok rzadki, kostka prasowana, sok gęsty, krajanka, cukrzyca. Także nie wiem, do czego to służyło, ale jest ciekawie. Niestety nic już się nie zostało, a ludzie, którzy przychodzili, na pewno pobrali sobie kilka rzeczy, ale mamy ciekawostkę. Tak? Gaźnik Fiata 125P. Myślę, że długo to ten budynek jeszcze nie zostanie, ponieważ, no jak widzicie, dużo rzeczy już zostało po prostu ukradzionych. A tutaj mamy kolejny zjazd. O, ten już jest mniejszy, ale też Jakub jeszcze się nie odważy z niego zjechać, tak? Znajdujemy się na drugim piętrze budynku. Zobaczcie, jak fajnie tu wygląda. Mam nadzieję, że osoby, które oglądają nasz filmik, może chociaż ktoś, kto był strażakiem, powie nam trochę o tym budynku, czy chociaż mu się podoba. Zobaczcie, mamy tutaj różne wydziały. Wydział kontrolno-rozpoznawczy. Starą tablicę rozdzielczą do prądu. Już bezpieczników nie ma. Tak, pomieszczenia. Takie, no jestem ciekaw, gdzie swój pokój miał dowódca. Mamy tutaj, zobaczcie, dział organizacyjno-kadrowy. No tu już nic nie ma, mamy wydział operacyjno-szkoleniowy. Tak, zobaczcie, to już jest pokój 407. Także troszkę tutaj jest pomieszczeń. Idziemy do kolejnej części budynku.
Tutaj już mamy jakieś pomieszczenie. To chyba było tutaj archiwum. Zobaczcie, pełno jakichś dokumentów. Tak, pełno dokumentów. Tam nawet jakieś akwarium się ostało. No właśnie, chciałbym. Tak, idziemy do kolejnego pomieszczenia. Ale akwarium, no, całkiem zacne. Jesteśmy w sali wykładowej, zobaczcie. Tutaj najprawdopodobniej uczyły się osoby, które uczyły się w tej szkole, tak? Co tutaj mamy? Sprzęt techniki specjalnej, łączność, osobiste, hełm, Nomex, buty, hełm, kominiarka, buty, skóra, rękawice. To mamy na tablicy napisane. Także tu była sala wykładowa. Zobaczcie, jaki fajny dzwonek. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy, zobaczcie, w sali wykładowej. Dzień dobry. Dzień dobry, jest tutaj i Artur. Muszę siadać, miejsce zająłem. Tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest i Artur. Artur się pilnie uczy. Tak, zaraz pokażę wam z drugiej strony. Sala wykładowa, zobaczcie. Myślę, że całkiem spoko. Makiety już pokazywaliśmy. Zobaczcie. Wchodzimy do czerwonego pokoju. Znaczy, wszędzie dywany, zasłony, firanki. Można jeszcze tutaj coś zrobić. A, pokażemy wam widok z okna. Zobaczcie, tu jesteśmy. Czeka nas jeszcze znalezienie na dole pomieszczenia, gdzie stały samochody. I u góry mamy jeszcze salę gimnastyczną. Idziemy poszukać salę gimnastyczną. Bądźcie z nami do końca. Zobaczcie, pełno książek. Kodeks budowlany, kodeks postępowania karnego. Gdyby ktoś chciał, jakieś magazyny techniczne. BHP w pracy, tak? Podstawy prawne BHP. Zobaczcie, mamy tutaj, co za nas. Tu zainteresowana łączność w strażach pożarnych. Łączność w strażach pożarnych. Tu mamy też, zobaczcie, dokumenty, które, książki, tak? Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów. Także ochrona przeciwpożarowa w zakładach pracy cywilnej. Idziemy dalej. Z Arturem szukamy właśnie sali gimnastycznej. Trzeba się trochę rozruszać. Trzeba troszkę się rozruszać i znaleźć to miejsce. Nawet z gimkości. Tak. Obiekt jest naprawdę duży. Jest to jeden z większych obiektów, które zwiedzaliśmy. Idziemy poszukać. Idziemy do góry. Zobaczcie już. Pierwsze szambar. Tak. Nie wiem. Kawałek już gdzieś przygotowane do. Zobaczcie, co jest przed nami. Sala gimnastyczna. Słuchajcie, znaleźliśmy to w końcu. Jesteśmy na sali gimnastycznej. Wchodzimy do środka. Powiem wam, że zapach jest dosyć fajny, bo czuć same gołębie. Ale zobaczcie. O kurczę. Kurwa. O kurwa. Bo zobaczcie, jest gołąbek. Dobrze mówiłem, że jest gołąbek. Gołąbku. Tak. Zobaczcie, super. Zobaczcie, sala gimnastyczna. Możemy porobić jakieś zadania. Artur zaraz będzie tutaj robił pompki, brzuszki. Inne cuda na wianku. Z pewności Kubusia. Zobaczymy, czy nie oszukiwał na WF-ie. Zobaczymy, czy jest stabilna pozycja. Nie wymyślaj. Powiedzmy. 3 na 10. 3 na 10, uwaga.
Dziękuję. Proszę Państwa, znajdujemy się z kamerą wśród zwierząt. Możemy zaobserwować rozgrzewkę jednego osobnika. Jak wiadomo, wszystkie sporty są zakazane na chwilę obecną, ale nie tu. Dajesz. Zobaczcie ściankę wspinaczkową. Jaka wysoka. Dwa piętra. Tylko nie ma tutaj drabiny. Powiem Wam, że ja tu nie wejdę. Ale pozdrawiam wszystkich odważnych, którzy wchodzili do góry. Artur już tutaj próbuje trochę wejść. Ja dopiero zszedłem na dół. Aha, on dopiero co zszedł. No także zobaczcie. Na lianie bujałeś na górę. Tak, ja w tym czasie się bujałem na lianie. Zobaczcie, piękna sala gimnastyczna. Zeszliśmy ze schodów, jesteśmy na parterze znów. Tutaj trochę gruzu. Mamy wejście główne. Tak. A my wchodzimy do centrum dowodzenia. Zobaczcie. Centrum dowodzenia. O, mamy kuchnię. Zobaczcie. Elektryki trochę? Trochę pozostaje elektryki. Korki. Tak, czyli tutaj cała elektronika się znajdowała. Idziemy dalej. Znajdujemy się w ostatnim pomieszczeniu, znaleźliśmy wozownię. Mamy kolejny zjazd na parter. O, i znaleźliśmy wyjście. Tu znajdowały się na pewno pojazdy straży pożarnej. Dużo jeszcze zostało tutaj pozostałości. Zobaczcie, mamy też kanały. Zobaczcie, tak się prezentuje w całości pomieszczenie Straży Pożarnej. Uważam, że bardzo fajna pamiątka. Szkoda, że to miejsce pozostaje puste. Szkoda, żeby ktoś miał to rozwalić. Zobaczcie. Zobaczcie, pokażę Wam obiekt. Tam jeszcze nie byliśmy w tej części. Także tam jeszcze czeka nas. Wśród skarbów i różnych książek, znów które leżą tutaj, znaleźliśmy też stare buty wojskowe. Komputer i pełno mebli.